Dzień dobry, witam. Nazywam się Robert Mazurek, firma Świat Akumulatorów, portal akubiz.biz. Dziś porozmawiamy o akumulatorach Autopartu. Jest ku temu okazja. Mielecki producent akumulatorów, a koszulka nie przez przypadek. Mielecki producent akumulatorów Autopart w ostatnim czasie dokonał zmiany wizerunkowej swojej serii Galaxy Plus. W związku z tym, że kilka dni temu przyjechała do nas nowa dostawa tych akumulatorów, będzie okazja, aby porównać starszego Autoparta Galaxy Plus z nowym. Zobaczcie, jak wygląda nowy. Tak prezentuje się Autopart Galaxy Plus obecnie. Szatę graficzną widzicie doskonale. No i oczywiście, co zrobię, jeżeli jest okazja porównać dwa akumulatory ze sobą? Porównam je. Zapraszam do dalszej części, gdzie omówię wyniki tego porównania. Zobaczymy, jak zachowuje się starszy brat i młodszy brat. Zabieramy się do porównania tych dwóch akumulatorów. Co wiemy o tych dwóch akumulatorach? No więc Autopart Galaxy Plus w starszej wersji został wyprodukowany w 2017 roku, 12 tygodniu tego roku. Autopart należy do tych producentów, którzy dość uczciwie prezentują datę produkcji tego akumulatora, nie ukrywają go się i specjalnie przed użytkownikiem, przed państwem. Siódemka z przodu oznacza końcówkę roku produkcyjnego, dwunastka, dwie następne cyfry w tym trzycyfrowym kodzie oznaczają tydzień produkcji, czyli jest to akumulator, który został wyprodukowany pod koniec kwietnia 2017 roku. Młodszy brat to jest 12.37.39, czyli 39 tydzień roku, czyli to jest no, gdzieś tam październik już, jeżeli chodzi o produkcję, początek października. Porównajmy stan wyjściowy tych dwóch akumulatorów. Do porównania wykorzystam jak zwykle tester Miptronic seria 600. Będę Wam zaraz prezentował. W obydwu wypadkach akumulator ma prąd rozruchu 720 A. No więc tak, starszy brat, napięcie 1259, no takie, którego na pewno pozwala go sprzedać jakby z czystym sumieniem, natomiast trafi do podładowania, zanim trafi na rozładowalnicę. Teraz tak, badamy test akumulatora. Akumulator będzie badany poza pojazdem. Jest to akumulator samochodowy, zwykły, kwasowy. Autopart na etykiecie oznacza go jako 720 A. I teraz mierzymy. Badany akumulator ma 710 wartości zmierzonej. To wynika z tego, że jest w napięciu kwalifikującym go do doładowania, aby jego te parametry były takie, jak producent deklaruje jako produkt nowy, pełnowartościowy. Dobrze, to sobie wydrukuję. To jest druk, stan wyjściowy tego akumulatora. Dobra, młodszy brat, czyli Autopart Galaxy Plus, 78 Ah, po rebrandingu. Zobaczmy, jakie on ma parametry. No, wiemy, że jest to akumulator naprawdę z bardzo świeżej dostawy. Napięcie 1284 świadczy o tym, że dosłownie kilka dni temu zjechał z formacji. Tak samo jak poprzednio, mierzymy go jako test akumulatora poza pojazdem. Akumulator samochodowy, zwykły, kwasowy, gdzie elektrolit występuje w postaci płynnej, EN i zdolność rozruchowa 720 A. W pełni naładowany, w pełni nabity akumulator Galaxy Plus ma wartość zmierzoną 744 Ah. Jest to akumulator, który nadaje się już do podłączenia pod rozładowalnicę MROL i będzie pierwszym kandydatem, który trafi, natomiast jego starszy brat, czyli ta czarna całkowicie seria, trafi do podładowania, do uzupełnienia prądu i testu rozładowania dokonam po doładowaniu. Tak jak mówiłem, rozpoczynamy test rozładowania pierwszego akumulatora, czyli tego młodszego Autoparta, młodszego brata Galaxy Plus 78, przy użyciu rozładowalnicy produkowanej przez belgijskiego Emrola o nazwie Alphabat Seria Pro. Włączam. Pojemność akumulatora producent deklaruje 78 Ah. Test rozładowania według pojemności C20. Odpalam.
Gdybyśmy chcieli tak patrzeć, jak długo będzie trwało to rozładowanie, no to pewnie byśmy oglądali no, grubo ponad godzinę. Ale aż tyle czasu nie mamy. Na razie przerywam, wrócę pod sam koniec. Zobaczcie, jak akumulator AutoPart Galaxy Plus, ten nowy, wygląda od środka. Zupełny przypadek sprawił, iż możemy zaglądać do środka. Ten akumulator został w trakcie dostawy rozbity przez kuriera. Wjechały w ten akumulator widły sztaplarki, co nie zmienia postaci rzeczy, że nadarzyła się okazja, aby zaglądnąć do niego do środka, zerknąć, jaki schemat płyt zastosował producent. Zobaczmy. W tym akumulatorze to jest separator, czyli coś, co oddziela płytę dodatnią. Płyta dodatnia owinięta jest taki specjalny separator od płyty ujemnej, aby nie następowały zwarcia. I tutaj mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem płyt dodatnich. Na zewnątrz nie ma dodatkowej płyty ujemnej, czyli ten akumulator wykonany jest w schemacie 8 płyt dodatnich, 7 płyt ujemnych. Jak pewnie słyszycie odrobinę w tle, młodszy brat jest już rozładowywany, natomiast starszy, tak jak Wam pokazywałem, miał napięcie 12,59, czyli przed rozładowaniem musi być koniecznie doładowany, aby test rozładowania był uczciwy względem parametrów, jakie podaje producent i względem klienta. Podłączam AutoParta Galaxy Plusa starszego do ładowarki Genius Noco i pozwolę, aby ładowarka sama wykryła, że jest to 12-woltowy akumulator i aby ta ładowarka sama wykryła stopień naładowania tego akumulatora poprzez zaznaczenie na jednej z czterech diod i poprowadziła proces ładowania. Akumulator, ładowarka zaproponowała ładowanie w trybie normal. Można jeszcze ładować w trybie cold i w trybie AGM. Natomiast tak jak w przypadku podłączenia do rozładowalnicy starszego brata, nie będę Was dłużej trzymał, bo wiem, że Wasz czas jest cenny. Wrócimy na koniec. Zobaczcie, jesteśmy w trakcie rozładowywania akumulatora po rebrandingu Galaxy Plus. I teraz patrzcie, akumulator obciążany jest prądem rzędu 30 A, bardzo dużym. Napięcie tego akumulatora już jest na poziomie 12V, spada. Pamiętajcie, że AlphaBat rozładowywuje do napięcia 10,44, mniej więcej 25% pojemności akumulatora. Przerywa test i na podstawie prawa czy też wzora Pelqueta następuje przeliczenie pojemności do pojemności akumulatora. W zasadzie bardziej dowiemy się w minutach, jak długo ten akumulator oddaje swój prąd, zanim napięcie osiągnie 10,44 na końcówkach biegunów. No dobra, starszy brat już po ładowaniu. Podłączę teraz Midtronica, zobaczę, jak wyglądają parametry tego akumulatora. 24 godziny, no może troszeczkę więcej, półtorej doby od podłączenia od rozłączenia z ładowarki. Napięcie spoczynkowe 12,93. Test nowego akumulatora poza pojazdem. Zwykły kwasowy. Prąd według normy EN 720. No, po porządnym doładowaniu ten akumulator ma 726 A prądu rozruchowego według normy EN. Drukujemy. I dopiero taki akumulator może trafić do rozładowania, żeby sprawdzić jego parametry minutowe w trakcie rozładowania. No to sprawdzamy w takim razie rozładowanie akumulatora Galaxy Plus wersji przed rebrandingiem. Podłączamy do rozładowalnicy firmy Emerol model AlphaBat Pro. Pojemność kapilarna 78 Ah, rozładowanie według prądu C20. Niechaj startuje. Witam w podsumowaniu.
Na zakończenie omówię wszystko, co sprawdziłem w tych akumulatorach. Pierwsze, tak jak mówiłem na wstępie, chciałem porównać, czy rebranding tego akumulatora wiązał się z jakimikolwiek zmianami wewnątrz tego akumulatora, czy przypadkiem producent nie chciał troszkę przeoszczędzić, skorzystać na opinii przyzwoitego akumulatora. Zacząłem od zważenia tych akumulatorów, obydwa ważą tyle samo, po 17,8 kg. Później mierzyłem prądy rozruchowe, co widzieliście. Starszy brat wyprodukowany w 12 tygodniu 2017 roku miał troszkę słabsze napięcie, podładowałem je. Po doładowaniu ten akumulator miał już prąd rozruchowy na poziomie 726, czyli pokrywa się to w pełni z deklaracją producenta. Nowy akumulator od razu po zmierzeniu, po wyjęciu go z palety z dostawy, miał prąd na poziomie 744 Ah i on trafił jako pierwszy na rozładowanie. Po rozładowaniu ten akumulator młodszy rozładowywał się przez 100 minut. Bardzo przyzwoity wynik jak na akumulator w budowie L3 wysokiej. Jego starszy brat rozładowywał się przez 94 minuty. Różnica na poziomie 6 minut. Wydaje mi się, że jest to różnica dość kosmetyczna, nie wnosząca aż tak wiele. Trzeba byłoby rozładować kilkanaście, może kilkadziesiąt tych akumulatorów, aby ta różnica była do wyciągnięcia jakaś średnia. Co ważne, trafił się pech Schenkerowi, który na swoim magazynie jeden z takich akumulatorów rozczaskał. Szczęście dla nas, bo mogliśmy zaglądnąć do środka, do tego jak wygląda ten akumulator od środka. Odcięcie może nie było zbyt fantastyczne, natomiast mogliście zobaczyć, że producent stosuje schemat płyt 8x7, czyli stosuje większą ilość płyt dodatnich w odniesieniu do płyt ujemnych. Tak jak wspomniałem w filmie, powoduje to, że rozruch na całości jest o jeszcze dodatkowe 50 Ah więcej. Stąd tak dobre parametry rozruchowe tego akumulatora. Czy coś więcej? Chyba nie. No, rebranding, szata graficzna, dużo ciekawsza według mnie, wyglądająca dużo fajniej. Fajnie, że producent przy okazji tych zmian nie przyciął na jakości. Mam nadzieję, że będzie tak dłużej. Fajnie, że nowy brat wygląda naprawdę nieźle. Zwłaszcza te koreczki z czerwonymi gumkami dość fajnie przypominają baterie, które znamy z Bad Staffenstein, czyli niemieckiego Mola. To na tyle. Zachęcam do zakupów. Akumulatory Autopart Galaxy Plus dostępne w naszych sklepach w Szczecinie i w składach fabrycznych producenta. Do usłyszenia i do zobaczenia. Wracam jeszcze raz na sam koniec, bo ten apel kieruję już do producenta akumulatorów. Chciałbym przypomnieć, iż jest powiedziane, że czarna obudowa z wieczkiem typu duplex nie trafi do żadnego mistrza poligrafii, który przeklei go na jakiegokolwiek innego autoparta. Także trzymam za słowo i mam nadzieję, iż ten akumulator będzie dostępny tylko i wyłącznie w marce Autopart Galaxy Plus. Do usłyszenia jeszcze raz i do zobaczenia.